Dzień dobry, widzowie. Dzisiaj jesteśmy w nietypowej lokalizacji, ponieważ jesteśmy w mieszkaniu u Oli Kiepury. Dzień dobry. A Zapraszam dlaczego... na kawę. Dziękuję bardzo. Niestety, już z automatu dodaję słodzika do nich i jest nie do wypicia. Nieprawda, ja ci mogę nową zrobić. Ale jesteśmy u Oli, dlatego że widzowie Oli i jej fani na Instagramie zadali jej parę pytań i mi. I, jej, I chcielibyśmy po prostu zbiorczo odpowiedzieć na nie na tym filmie na YouTubie. A poza tym też fajnie nam się bardzo rozmawia i też wychodzą fajne, różne dyskusje na inne tematy, i myślę, że to jest warte tego, żeby to nagrać i pokazać światu. Dokładnie tak. Bo ja mam taką wiesz, wielkościową wizję siebie, że jakby myślę, że wszyscy chcą mnie słuchać, a myślę, że ty też wtórujesz też. Oh. No czy to chcecie słuchać? To już lubię sam siebie słuchać. Ale nie właśnie mówię o tobie, bo jakby każdy z nas ma taką wiesz. Jeśli ja w ogóle uważam, że my jesteśmy trochę bardzo egocentryczni w tej branży, że jeśli ktoś wchodzi do tej branży, to musi być trochę egocentrykiem, bo no jednak wypowiadasz się przed kamerą, oglądasz siebie, później czekasz, czy ktoś to polubi, czy nie, starasz się. Wiesz o czym mówię? Z jednej no strony się z zgodzę, trzeba być egocentrykiem, żeby zacząć. Znaczy inaczej, egocentryzm to jest bardzo dobra cecha ogólnie i bardzo, bardzo dobry światopogląd. Ale e, hmm. Kurczę, jakby to w jakikolwiek sposób powiedzieć, bo chcę powiedzieć o tym, że żeby zacząć trzeba być egocentrykiem, mm -hmm. ale później już na to do końca nie patrzeć. Tylko to wszystko jakby jest środek do celu. Między innymi piję do mm -hmm. tego, że trzeba się zacząć nagrywać. To mi bardzo dużo dało, czemu się zacząłem nagrywać, bo stwierdziłem, że jeśli rzucę pierwsze 10 filmików i tak tego nikt nie obejrzy i każdy ma to w dupie, obojętnie jakiego z siebie tam nie zrobię po prostu. No bo mam załóżmy 50 fanów na Instagramie, mm -hmm. to kto to ma zobaczyć? Nie? No, ludzie oglądają. Ale no, to nie jest tak, że coś nagrasz głupiego na Instagramie. Jak jesteś początkującym, chcesz wejść w jakąś branżę i nagrasz coś głupiego, to pani w Lidlu ci na przykład powie: widziałem pana filmik dramatyczny. No nie jest tak, nikt ci tak nie powie. No tak ci nikt nie powie. Chociaż wczoraj oglądałam filmik um, u żurnalisty z Little Monster. To jest taka dziewczyna z Katowic, Angelika Mucha. Ona bardzo popularna się zrobiła swojego czasu i taka jedna z pierwszych takich blogerek modelowych. To też. Mamy orkiestrę, w której ona orkiestra Orkiestra za oknem? A to są dziwne? No. Gliwice, Gliwice, generalnie moi drodzy, to jest bardzo dziwne miasto, a mieszkanie na rynku. Potwierdza moją tezę, że Gliwice to dziwne miasto. Ale zawsze na rynku się dzieje najdziwniejszych rzeczy. Jezus Maria. Ludzie krzyczą, na przykład ostatnio leżę sobie i ktoś krzyczy w nocy: Baśka, Baśka, Maurycy, co ty tutaj robisz? To wiesz, to intro z piosenki wie, wie, wie. Michała Wiśniewskiego. Czy to była Baśka czy Kaśka, nie wiem, ale normalnie wiesz takie akcje i później połowę e, słuchasz tego, i później połowę nocy masz w głowie. <laughs> No tak jest. Kurde, niestety. piosenkę Michała Wiśniewskiego, nie? Później śpiewasz to cały czas. No. no tak jest, niestety. Co ci mam powiedzieć? Eee, co? Dzisiejszy odcinek będzie wyglądać troszkę inaczej, bo mamy pytania na karteczce. Przygotowane? Dokładnie, więc będziemy na zmianę sobie zadawać pytania. Ktoś będzie obraniać to myśl, albo je nie obraniać. Drugi się będzie zgadzać, albo nie zgadzać. Tak do Dokładnie. czegoś dojdziemy jako tak. Na pewno przedstawi, każdy z nas przedstawi swój punkt mm. widzenia i będzie. Dokładnie. Gides. To jako gospodarz. Czytaj pierwsze. Chociaż zauważyłam, że z Tobą trudno się idzie na jakieś kompromisy. Mam wrażenie, że Ty jesteś taki, że masz swoje zdanie i koniec. Nie do końca. Nie. Ja jak najbardziej bardzo lubię kompromisy, tylko muszą one być w jakikolwiek sposób racjonalne. <grym> Aha, no fajnie. Tak to wygląda zazwyczaj. Lubię kompromisy, ale kompromisy są po mojemu. Nie, broń Boże, ja jak najbardziej lubię przyznać komuś rację albo powiedzieć, że, się nie, że nie miałem racji. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Tylko no musi do mnie kompromis w jakikolwiek sposób trafić. Tak, że to nie jest tak, że ja mam jakieś swoje zdanie, ktoś ma swoje zdanie i musi wyjść po mojemu. Tylko moim zdaniem ten drugi kompromis też musi mieć sens. No okej, okay, niech ci będzie. Nie, Nie drążmy tego tematu. Dokładnie. Dobra, jestem gospodarzem i przeczytam pierwsze pytanie, które, które zadali mi nasi fantastyczni fani. Akurat to byli moi fani na Instagramie. Czy branża ma płeć? I jak to jest możliwe, że facet siedzi w kobiecej branży, a kobieta w męskiej i męskim sporcie? To ja zaczynam odpowiadać, tak? Jasne. Dobrze. E, czy branża ma płeć? Może nie ma płci, tylko bardziej z tego względu, że niektóre branże mają tendencję do przyciągania niektórej płci troszkę bardziej. I można na to spojrzeć w dwojaki sposób. Załóżmy, branża, w której ja się zetrzeję, ogólnie branża beauty, przyciąga w większości... No wiadomo, kobiety to jest bardziej, można to nazwać kobiesa branża i troszkę, może nie, że trudniej jest wejść facetowi, może być mu troszkę trudniej, żeby przełamać pewien stereotyp, żeby wejść do tej branży mm -hmm. na przykład, ale jak już w nią wejdzie, moim zdaniem jest mu łatwiej, to samo rozmawiałem z Pawłem Zielińskim, też u mnie rozmowa na kanale, który jest fryzjerem ze Szczecina, jak już wejdzie w tą branżę, jest mu zdecydowanie łatwiej niż kobiecie, bo patrz ile w różnych branżach, załóżmy branży beauty jest ładnych blondynek. No, no, jest tak. w opór. Jeśli powiesz Kasia, która jest ładną blondynką i siedzi w branży beauty, no to masz 500 wyników jakby przed oczami. A jeśli powiesz Wojtek, łysy facet, który się zajmuje laserem, no to kurde jest jeden nagle, nie? No dobra, a ludzie nie postrzegają Cię jak, jako geja? Mm -mm. To znaczy na pewno mam obserwatorów, które tak myśli mm -hmm. i dość się spotykają jakby z takimi wiadomościami, które były dość natarczywe. E... Sorry za taki stereotyp, no ale spokojnie. wiesz, jakby to tak jak z fryzjerem, że zawsze raczej fryzjer kojarzy się z byciem gejem, nie? Znaczy wiesz, e, z Pawłem też na ten temat gadałem. Paweł akurat jest gejem, co trochę potwierdza ten stereotyp, ale to, co on powiedział, ja się nie chcę wypowiadać za tą drugą stronę, ale to, co on powiedział, że po nawet gej musi być prawdziwym mężczyzną i po prawdziwym geju nie widać, że on jest gejem. Mniej więcej okay. on tak powiedział i z tego to można wysnuć. Okej, 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 ciekawe. To, czy ktoś mi taką łatkę przylepia, nie wiem, mam to gdzieś teoretycznie, więc nie wiem. Nawet się nie spotkałem jakby z, te, z takimi głosami. Nikt jakby mnie personalnie o to nie zapytał. O. Ja cię pytam, jesteś gejem? Mm -mm. Mm -mm. <ścoughs> nie wiem, czy rozczarowałem, czy nie. Nie jestem. Nie, żartuję. Wiedziałam, że nie jesteś gejem, że masz żonę. Dokładnie. No dobra, no i jak to jest możliwe, że facet siedzi w kobiecej branży, i że. Jak to jest możliwe, że kobieta siedzi w męskim sporcie? No to teraz ja cię męski zapytam. Branż. Jak to jest możliwe, że kobieta siedzi w męskim sporcie? Czy znaczy, hmm. ogólnie ja bym tylko chciał zaznaczyć, że to nie do końca jest męski sport, ale. Sporty walki? A to było konkretnie o sporty walki, pytanie? No myślę, że tak, bo każdy inny raczej jest taki uniseks, nie? No właśnie wy... dlatego też się z tym nie zgadzam, ale z drugiej strony to też jest. też są dość męskie. No Sporty siłowe już jako tako bardziej, ale mi się Ty bardziej przynajmniej kojarzysz jako z branżą treningu personalnego. Mm. To jest moim zdaniem branża bez płci. Tak samo jak sporty walki, no bo mamy świetny przykład z Polski JJ'a, czyli Joanna No i JJ. tak, no, ale to nie zmienia faktu, że trochę jest to męski sport, bo jednak kobiety mm, stereotypowo nie powinny naparzać się po ryjach. Nie sądzisz? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Z jednej strony tak, no bo nie powinny, bo kobieta ogólnie w naszym społeczeństwie jest traktowana jako osobę delikatną, no której nawet kwiatkiem, ale no z drugiej strony to jest sport jak każdy inny, tak? To prawda, tylko wiesz, tutaj jest taki stereotyp bardzo duży, myślę, że akurat w tym sporcie, że kobiecie to nie wypada, kobieta to od razu będzie stawała się chłopem, ale jednak to bardzo dużo zmienia w życiu start. Takiego sportu, jeśli zaczniesz gdzieś tam to trenować. Ja myślę, że to jest przepiękne móc odkrywać taką drugą stronę siebie, tą bardziej wojowniczą i taką zdyscyplinowaną. Bo jednak treningi sportu walki są bardzo trudne i trenerzy zazwyczaj są ze starej szkoły. Wiesz, tam się robi formę w ortalionach na saunie. Mm. Tam jest bieg bokserski w ortalionie na saunie do pożygu i koniec. Nie masz miłuj. Nie masz miłuj. Helix ja miałem takich trenerów w pływaniu. Tak, w no? ortalionie pływasz? Może nie w ortalionie, ale byli tacy, że uważali, Wojtek, do momentu, w którym się nie zżygasz, to to nie jest trening. Jak się zżygasz, to dopiero wtedy zaczęłeś trenować. Mniej więcej tam było takie gadanie, nie? No to zazwyczaj tacy trenerzy są jeszcze w sportach walki, dlatego też nie jest to wcale łatwe zacząć chodzić na treningi. I zazwyczaj myślę, że większość trenerów ze sportu walki uważa, że trening rozpoczyna się w tym momencie, dopiero kiedy jesteś wykończony. I to się powtarza na sali, że dopiero wtedy, kiedy jesteś super zmęczony i na zmęczeniu wyrabia się najlepsze treningi. Znaczy, najlepsze to nawyki. I treningi. Tego jestem też fanem. Jak najbardziej, mm. że ja kiedyś trenowałem piłkę nożną, ale tak byłem głównie, że miałem 8, 9 lat i mi trener kiedyś powiedział, i do teraz się z tym zgadzam, też jakiś inny trener światowej klasy to powiedział, że świeża noga, a zmęczona noga to dwie inne nogi. Mhm. I to jest w kontekście tego, jak załóżmy kopniesz. Jeśli masz po całym treningu, bo załóżmy po 10 km biegania, masz podać piłkę komuś, no to nie podasz jej w ten sam sposób, jak masz świeżą nogę. I z tym się też zgadzam, że na zmęczeniu kształtuje się najlepszy, yy, Automatyzmy, również jakieś takie nawyki, i tak dalej. Nie? Więc z tym się akurat zgadzam. No jest to ciekawe, bo przynajmniej w sporcie siłowym, w sportach siłowych, raczej praca na takim dużym zmęczeniu nie przyniesie ci żadnych korzyści, bo yy, jesteś już mega przetrenowany, załóżmy, wypłukany z glikogenu, bo już się uszczuplą te zapasy, a robisz te ruchy, nakładając jeszcze większy ciężar, to możesz tylko doprowadzić się do kontuzji. Raczej wiesz, to tutaj nie do końca ma, ma taki sens. Pytanie, gdzie jest też testowanie charakteru, a gdzie nowych technik, No nie? tak, to prawda. Bo to o to bardziej chodzi. No to prawda, w sportach siłowych raczej testuje się charakter, no bo mm, powiem Ci szczerze, że to jest mega ciekawe, jak oglądasz swój trening na wideo, a robisz go, nie wiem, czy kiedyś tak miałeś, że nagrywałeś się podczas treningu. Znaczy, się jak ćwiczę, tak. I w danym momencie siedząc na przykład na ławce czy coś robiąc, ja akurat trenując sporty walki, jestem w swoim ciele i czuję jakby to był maks w ogóle... Do samego końca wyssało ze mnie energię dam siebie, wszystko, już nic więcej nie jestem w stanie zrobić. I po prostu jest to dla mnie jak wybuch bomby atomowej w ciele i jestem zmęczona, nie chcę mi się, już mam dość wypompowana. A oglądam to na filmiku, załóżmy ten moment i mam takie. Kurde, przecież tam jeszcze miałaś sprosiłę. Przecież te ruchy wcale nie są jakieś takie męczące. Oglądam to na tym treningu na tym filmiku i mówię sobie, ja pierdzielę to wcale nie był jakiś hardkorowy trening, więc załóżmy. Myślę, że to jest też kwestia perspektywy i też tego, jak my to postrzegamy i patrzymy na innych ludzi, że wydaje nam się, że oni bardzo małą pracę wkładają w to, co robią, przez co nie doceniamy ich. A załóżmy, my czując to, co się dzieje w tym momencie, to wiemy, że to jest jakby nasz maks. To jest też mega ciekawe. Nie wiem w ogóle, jakim cudem odeszłam tutaj tak daleko, ale nie wiem, czy słyszałeś o tym badaniu. To badanie było zrobione akurat na takiej grze monopolii. Na pewno znasz, że były osoby, które od razu na starcie dostawały z góry dwa razy więcej pieniędzy. Mówiłam Ci o tym? Nie. Że dostawały dwa razy więcej pieniędzy niż ta druga osoba. Za każdą rzecz zrobioną. Za przejście przez start, za sprzedaż, za cokolwiek. Po prostu dostały dwa razy więcej kasy. I to było losowe, wiadomo. No losowali tam, nie wiem, czy koską, czy czymkolwiek, monetą. Ty dostajesz, ja nie dostaję. I gramy w grę. No i oczywiście, że w Monopoly tak jest. Że to raczej ta osoba, która ma więcej hajsu, no ma większe prawdopodobieństwo, że wygra. Więc te osoby zazwyczaj wygrywały, raczej. Statystycznie, statystycznie wygrywały. I wyobraź to sobie, że kiedy na końcu zapytali się te, te osoby, jak jest czynnik, że one wygrały w tej grze, to za żadnym razem nie było wymienione to właśnie, że na samym początku dało się tej osobie tą większą, że tak powiem, pulę pieniędzy i. Ten, jakby tą szansę na sukces. Te osoby za każdym razem wymieniały to, że to była ich jakby praca w tej grze, że to był ich spryt. To nigdy nie był ten taki łód szczęścia, dzięki któremu dostały z góry jakieś tam określone możliwości. Więc to jest niesamowite, jak my jako ludzie przeceniamy mm, swoją pracę, nie widząc, że też tak naprawdę dużo nam zostało dane po prostu przez szczęście, przez los, tak? Rodziny. Tak, a propos tego powiem dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że było też takie badanie, to było w jakiejś książce Piotra Zielonki, z tego co pamiętam, że. Byli klienci w pewnej winiarni i po prostu jakby ta winiarnia puszczała różną muzykę. Francuską, włoską, hiszpańską, mm -hmm. czy to była jakaś restauracja. No i później po samej jakby kolacji pytali klientów, co wpłynęło twoim zdaniem na to, jakie wino zamówiłeś? Nikt nie powiedział na to, że muzyka. A było statystycznie tak, że jeśli puszczali muzykę francuską, no to 80% mm -hmm. klientów puszczało muzykę francuską. No i jak klient się, jak ankietowany się zapytał, czy to była muzyka, jakby wpłynęła na to, to powiedział, panie. Absolutnie nie, ja takim debilem nie jestem, ja podatny na muzykę nie jestem. I efekt jest taki, że... Zgubiłem wątek. Co chciałem powiedzieć Badania. a propos drugiego... Tak, a propos drugiej rzeczy, że... Dobra, obnijmy to najwyżej, do tego wrócę, bo nie umiem teraz sobie przypomnieć. Miałem to już czeka, dwa razy. A co dotyczy, dotyczy, dotyczyło to, to badanie? W sensie jakby co ci to przypomina, że to badanie co? To mi przypomina, że po prostu ludzie mają bardzo dużą tendencję do tego, żeby myśleć, że oni są sprawcami czegoś, okay. a kompletnie, już mi się przypomniało, jest też takie badanie a propos reklamy. Mhm. że im bardziej jesteś świadomy różnych trików, jakie jesteś w reklamie, załóżmy jakiegoś tam, nie wiem, tak, tak. programowania NLP i tak dalej, tak, 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 tak. tym bardziej jesteś na to podatny. Co ty gadasz? Tak, jest takie na badanie, prawdę? że im bardziej jesteś Ciekawe. świadomy tego, różnych technik manipulacyjnych, mhm. tym statystycznie jesteś bardziej na to podatny. Jak Im bardziej mówisz, wiele. że na ciebie reklamy nie działają pod tytułem kup teraz, bo jest promocja ograniczona, zapasy się kończą, mhm. tym masz większą podatność na to, że i rzeczywiście to zrobisz. Straszne, straszne, straszne. To wytnę to o tym, że tam nie pamiętam. Tak no wiadomo, jak... <laughs> sobie. Chcesz. No. I... A może przez chwilę taką małą dygresję zrobimy i porozmawiam o naszych takich planach zawodowych albo o tym, co się wydarzy u nas. No to dobrze, to jeśli chcesz się tak zagaiłaś, to jak najbardziej? No tak, ja bym bardzo wiedzieć, jakie masz plany zawodowe. Jakby gdzie kierujesz swój rozwój. Na ten moment e, inaczej, dwa miesiące temu myślałem, że jeszcze go pokieruję w stronę dystrybucji innych sprzętów kosmetycznych mm -hmm. i bardziej w tą stronę będę chciał odbijać. Na ten moment nie wiem, czy to jest moja odpowiednia droga. Nie wiem, czy po prostu na ten moment nie chcę wyjść z tą ofertą, co mam, bardziej na rynek europejski i tam bardziej się zakotwiczyć, żeby bardziej to pójść tak na zasadzie worldwide, może też mi to pójdzie i pomogą jakby występy na konferencjach różnego typu. Więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Na razie chcę się skupić na tym, żeby zbudować jakiś solidny fundament i dopiero od tego wychodzić dalej. Żeby to po prostu nie była droga przez mękę, tylko żeby to fajnie wychodziło, może nie że organicznie, bo wiadomo, że muszę w to włożyć wysiłek, tylko bardziej na to, że chcę mieć od A do Z spisany proces, jak się wysyła oferta, może gdzieś ją zautomatyzować, żeby mi to nie zajmowało tyle czasu i później dopiero rozwinąć marketing na inną, załóżmy, na inny kraj, nie? Bardzo spoko pomysł, bo to jest jakby kierowanie się ciągle w tym samym, co masz, ale wychodzenie jest trochę szerzej. Dokładnie. A jak u Ciebie to wygląda? U mnie jak to wygląda? Wiesz, co cały czas rozwijamy, wiadomo, Amerykany, rozwijamy tam inne nasze projekty, ale coś, o czym chciałam powiedzieć, to chciałam powiedzieć o tym podcaście. Być może, znaczy, być może w niedzielę się widzimy. Z Pawłem, z drugiej strony medalu i też z takim jeszcze jednym znajomym, który akurat jest kolarzem, i on w ogóle w takich sprawach bardzo mocno sportowych siedzi, ale jego doświadczenia życiowe, i w ogóle Pawła doświadczenia życiowe i moje doświadczenia życiowe, te doświadczenia życiowe łączą się w tym punkcie, że każdy z nas spotkał się z toksycznymi relacjami, każdy z nas miał jakieś problemy mentalne, wewnętrzne. Stany depresyjne, i każdy z nas miał jakieś poloty alkoholowo-narkotykowe. Wiesz, takie, brak takiej kontroli i oddawanie władzy nad swoim życiem jakiemuś. Nie do końca, czynnikowi. dokładnie, zdrowemu czynnikowi. No wiadomo, czy hazard, czy tam, tak jak mówiłam, alkohol, narkotyki, to tutaj w to, w to wszystko wchodzi, czy seks. Więc będziemy nagrywać podcast na tematy damsko-męskie, tylko bardziej. W kierunku Red Pill. Nie wiem, czy kojarzysz, czym jest Red Pill, czy nie? Kompletnie nie. Próbowałeś Red... mi wytłumaczyć poza kamerami, ale nie skupiłem się na tym, bo ustawiałem setup cały. Okej, okay, więc Red Pill jest to taka filozofia mężczyzn, którzy twierdzą, że kobiety nie do końca są im potrzebne w kontekście małżonek i w kontekście partnerek długoterminowych, a raczej są potrzebne w kontekście krótkoterminowych relacji i generalnie chodzi o to, że kobiety nie do końca podchodzą z sercem do mężczyzn, jakby to tutaj tak bardzo delikatnie o tym mówię, bo oni tam raczej mają taką hardkorową filozofię, że tam jest, wiesz, laski to tylko na jedną noc, w ogóle zero żadnych relacji, jak jest kobieta, w ogóle ma, z, ma, ma dziecko z poprzedniego związku, to w ogóle absolutnie to jest Odpady. śmietnik, nie wolno tam w ogóle inwestować nic, no dosłownie, jakby to takie, takie są głosy. I, I w dużej mierze Red Pill skupia się na tym, jak kobiety wykorzystują mężczyzn myślę że to jest główne clue tego red pillu. Redpila? Redpilu? Nie wiem. To jest filozofia takich obudzonych mężczyzn, którzy już po prostu nie chcą małżeństwa, bo widzą, że kobiety tylko czerpią zyski, że rozwód to jest masakra, bo wiadomo, że całe życie możesz na coś pracować, kobieta nie pracuje i później bierze jakby połowę twojego majątku. Wiadomo, że tutaj trudno jest się z tym zgodzić, no bo ona wiadomo, rodzi dziecko, jeśli rodzi, czy tam wkłada zupełnie inną stronę, ale nie wiem, czy zauważyłeś, jednak jest taka ogromna tendencja do tego, że kobiety w dzisiejszych czasach są hardkorowo rozszerzone. Co do facetów, jeśli chodzi o randki, jeśli chodzi o to, co wy macie im dawać. Ja w ogóle bardzo współczuję, bo naprawdę jak ja widzę, ile mój brat ma problemów przez to, że laski wymagają tylko i wyłącznie od niego tego, żeby się. Już... miesięcznie auto i własne mieszkanie. Mieszka, tak, on ma 25 lat, wiesz, o co chodzi, a dziewczyny, po prostu i ona będzie się umawiać z pięcioma naraz, dlatego, bo ona musi wybrać sobie najlepszego partnera, który daje jej to, to, tamto, tamto, tamto. I ona będzie nimi żonglować, a on ma się starać kupować jej coś. Raz kwiatki, brać ją na kolację i w ogóle zapewni się jej jak najlepszy byt, a ona w sumie to jest tylko księżniczką i musi pachnieć. To a propos tego, jest świetne badanie na ten temat. Mm -hmm. Paweł Tkaczyk je kiedyś opisywał. On ogólnie to był cały artykuł na jego blogu, później gdzieś go podlinkuję, gdzieś się pojawi. Ten artykuł mówił o tym ogólnie, czemu młodzi mężczyźni mają dużo większą tendencję do głosowania na skrajną prawicę niż po prostu w innym kierunku. I całe badanie polegało na tym, na temat wartości danej płci i wieku w społeczeństwie. Mm -hmm. I polegało to na tym, że kobieta w młodym wieku, załóżmy do, do 25-28 lat ma dużą, większą wartość w społeczeństwie jako jednostka, niż mężczyzna, który w wieku od 20 do 28 lat, załóżmy, jest w tym samym społeczeństwie, bardziej tu chodzi pod względem relacji. Mm -hmm. Że kobieta w tym wieku jest dużo bardziej pożądana niż facet w tym wieku. Jest to ciekawe, ale faktycznie I później jest nie role to. się odwracają. Role że się znowu wracają. kobieta traci na wartości, tak. a mężczyzna zyskuje na wartości. Niestety mężczyźni, albo stety, są jak Wino kobiet jak mleko. Dokładnie. I mniej więcej. Musisz zrobić. Dokładnie. Zaraz ca... mój wiek się, zaraz ta ściana. Zaraz będziesz nastąpi. przeterminowana. Zaraz będę przeterminowana. Koniec. Trzydziestka ściana. Do widzenia. Dlatego teraz szybko cza partnera. Tinder, wiesz, badu, wszystko. Podlinkujemy swojego Tindera Podlinkujemy, tutaj. Podlinkujemy, tak. Zapraszamy CV, proszę wysłać do babci, bo ona pierwsza przerabia research, także enjoy. Dokładnie. Już nie musisz mieć mieszkania. To jest ten etap. Teraz tylko jachty, moi drodzy, wiecie, tak 25 koła to jest minimum miesięcznie. Dokładnie, z kredytów do spłaty. <laughs> Leasingu, włącznie z moim nowym Mercedesem, mordeczki, remember. To teraz ja lecę z drugim pytaniem. Co dał wam sport? Co ci dał sport? Sport mi dał ogromną wewnętrzną przestrzeń do tego, żeby stwierdzić, że nic nie jest dane mi raz na zawsze i przekonanie są dane mi raz na zawsze, że mogę pokonywać siebie z minuty na minutę i całkowicie zmieniać swoją osobowość. Bo załóżmy, sporty walki wyzwalają we mnie zupełnie inną wewnętrzną energię niż na przykład pływanie i yoga. To jest cudowne, jak ja potrafię zmieniać archetyp, którym się kieruję. Uprawiając dany sport. Kiedyś ujrzałam też na tańce Latino, i wtedy wyzwoliła się we mnie ogromna kochanka. Po prostu zaczęłam czuć na nowo taki ogień. To jest niesamowite, jak to się po prostu wyzwala i współczuję wszystkim kobietom, które się zamykają na swoją kobiecość. Znowu pływanie daje mi ogromne poczucie flow i poczucie połączenia ze wszechświatem. Brzmi to egzotycznie odjechanie, ale jak pływam, to po prostu mam wrażenie, że jestem jednością z wodą. Ja nie wiem, czy to kiedyś o tym tobie tak, mówiłam. No. Gadałam z tobą. Może to zabrzmieć jak jakaś taka lekka schizofrenia albo nie wiem, borderline, coś takiego, ale nie, spokojnie, ze mną wszystko dobrze. Po prostu odczuwam bardzo Mocno zmianę we mnie tego, co płynie, jestem w stanie się całkowicie skupić w momencie, kiedy pływam. Jakby nic dla mnie nie jest takie ogromnie przytłaczające, po prostu jestem tu i teraz. Będąc na sportach walki, trenując z moim trenerem, mam poczucie, że jestem taką fighterką, wojowniczką, takim żołnierzem, że po prostu wiesz, lecę z tym, chociaż tak naprawdę walczę same ze sobą. A tobie co daje sport? Musiałbym teraz powiedzieć, że to, co powiem, to jest na szybko sklejenie jakichś wniosków, bo gdyby mm -hmm. ktoś mi, nie chce dorabiać teorii do tego, co było kiedyś, ale jeśli na tym, nigdy się na ten temat nie zastanawiałem, ale jeśli na szybko pomyślę i pomyślę i wszystko przeanalizuję, to to, że jeśli wyłączysz głowę, to niektóre rzeczy po prostu dużo łatwiej jest zrobić. Jak ja sobie o tym pomyślę, że będąc główniarzem, mając 14, 15 lat, miałem 10 jednostek treningowy, trenowałem, Parę dziesiąt godzin tygodniowo mm -hmm. byłem po prostu poza życiem. I jak ja sobie przypomnę o czym wtedy myślałem, to praktycznie nie myślałem o tym, tylko stwierdziłem, tak, jest trening, to. muszę to zrobić. To jest po prostu no kolejna rzecz do zrobienia. To jest jak w stanie i umycie zębów. Mm -hmm. tak? No to to jest do zrobienia. I jak ja sobie teraz na ten temat pomyślę, że jeśli wyłączysz głowę, to jesteś w stanie zrobić dużo więcej rzeczy i po prostu znieść dużo więcej. Więc z perspektywy czasu to mi dał sport, że wiem, że głowa może być z jednej strony jakimś czynnikiem cię popychającym, ale może być też czynnikiem, który cię odpycha od niektórych rzeczy. A jesteś w stanie tak teraz w stu procentach wyłączyć głowę? W niektórych rzeczach jestem. To znaczy po prostu, inaczej, mówiliśmy o tym poza kamerapni, niektóre rzeczy muszą być zrobione, robię to. Tam nie ma po prostu dyskusji. Mhm. To musi być nie zrobione. Nigdy? Oczywiście, że mam takie sytuacje, że mi się czegoś nie chce robić, albo nie, nie mam ochoty tego. i sobie stwierdzam, a kurde, nie chce mi się na przykład. To wiadomo, to jest kwestia, na ile sobie jesteś w stanie odpuścić i posłuchać samego mm -hmm. siebie, tak? Bo to nie chodzi o że życie to jest na stop orka i musisz niektóre rzeczy robić, tylko jak masz ochotę załóżmy zjeść loda, albo sobie poprzeglądę 30 minut Instagrama, to to zrób, tak? Ale żebyś nie zawala innych rzeczy. Dokładnie. Ale no to tak, Żeby to relacje... nie było przez tydzień, Dokładnie. że masz takie cheat, kurde, wiki. To taką nie relację nie ze sobą wydatki. mam, że jeśli mam na coś ochotę, to to mam ochotę zrobić i tyle. Ale jeśli coś musi być zrobione, to ja nie chcę mieć sam ze sobą świadomości, że ja jestem wąskim gardłem i załóżmy mój rozwój stoi, bo mi się czegoś nie chciało zrobić, nie? Ja rozumiem w 100%. Ja znowu nie chcę mówić, że nie rozumiem ludzi, którzy nie są w stanie się wziąć w garść przez miesiące, bo sama mam takie tematy, które na przykład u mnie leżą przez miesiące. Proste rzeczy, załóżmy, powiedziałam sobie, że mam posprzątać tą szafkę i codziennie odkładam to i załóżmy, jest mija rok i ja dalej tego kuźwa nie zrobiłam. No mam niektóre takie tematy, po prostu mam. I nawet ta dyscyplina w życiu codziennym, że załóżmy, zależy mi bardzo na mojej pracy, na rozwoju, karierze, sport i tak dalej, traktuję to jako dzień jak codzień, ale są pewne rzeczy, w których czasem nie potrafię się przełamać. No też tak mam, ale to każdy człowiek chyba ze wszystkim ma, to jest... Ja mam takie podejście, nie pamiętam w jakiej bajce to było, ale że jeśli o czymś zapomniałeś, to znaczy, że to nie było ważne. No ja tak mniej więcej mam, że jeśli mam coś załóżmy posprzątać, zapomniałem o tym, no to kurde widocznie to nie było palące nie ma to po prostu. No. Ma to sens. Ostatnio też czytałem, jak się przygotowałem do wywiadu, który de facto się nie odbył. E, przygotowałem Tak. Jak się przygotowałem Wystawiła do wywiadu, się. tak, ona powiedziała o tym, że jeśli coś ma ci zająć do dwóch minut czasu, no zrób to od razu. Mm -hmm. I to jest, jest taki zasada. bardzo krótki, jakby, no, bardzo krótki czynnik, tak? Bardzo krótkie tak albo nie. Jeśli coś ci zajmę do, do dwóch minut robisz to od razu i nie ma gadania, jest taka nie? zasada, jest taka zasada, tak, znam to. No. znam to to dużo osób w książkach takich produktywność, bla, bla gada, Że te dwie minuty. Pierwszy raz, raz o minut. tym słyszałem, więc tak? jeszcze nie no. Okej. Okay. To co, Next pytation. Dokładnie. Czy chcielibyście sprawdzić się w jakiejś konkurencji z innymi? Czy chciałbyś się sprawdzić w jakiejś konkurencji z kimś innym? konkursie, zawodach? Jeszcze. E nie. Znaczy, nie wiem na jakie zasady. Teraz, jeśli bym miał pomyśleć, to chyba nie, bo nie ma takie rzeczy, że muszę się sprawdzać z kimś innym. Ja wiem, w którym miejscu jestem, mm -hmm. wiem mniej więcej. Nie inaczej. Nie wyobrażam sobie, jak mógłbym się sprawdzić z innymi. Nie ma takiej rzeczy, w której bym sobie musiał udowodnić, że jestem, załóżmy, lepszy albo gorszy od czegoś? Byniądze. Ale ja wiem, że są bogaci, ja wiem, że lepiej zarabiają, ja wiem, że lepiej ogarniałem budżet. Co mi to da, że się z kim sprawdzę? No Nawet właśnie, wiem, czy jak jakby to... nie chcesz konkurować w takim zakresie? Myślę, że to pytanie jakby ma też takie. Właśnie ten takie wydźwięk podłoże. nie do końca teraz mi odpowiada, bo wiesz. Może chciałbym się sprawdzić w niektórych rzeczach, ale nie wiem, jakbym to mógł, załóżmy, zrobić, mm -hmm, nie? Okay. Że załóżmy, chciałbym się sprawdzić, w którym, jest, w którym miejscu jest moja wiedza, jeśli chodzi o laser, załóżmy z ekspertami światowymi, ale nie wiem, na jakiej zasadzie mógłbym to zrobić. Mm -hmm. Jakiś sprawdzian napisać? Nie wiem też, co by mi to dało. Ja My jestem na tak. takim etapie w moim rozwoju, że ja wiem, że albo mało wiem, albo wiem, że dużo rzeczy nie wiem. I. Może nie, że mi to wystarcza, ale ja nie potrzebuję się sprawdzać z innymi, bo sam sobie to wszystko ogarnię. Nie? A czy ty byś chciała się sprawdzić? Sprawdziłam moją markę. No, właśnie widziałem. Czy ja bym się chciała sprawdzić z kimś? Myślę, że chciałabym się sprawdzić w sportach walki. Być może w jakiejś. No. Czekaj, jak to się nazwał? Jezus Maria jest za głupek ze mnie. Wiem, że chciałabym się sprawdzić. W jakichś sportach walki, być może w jakiejś federacji freakowej, mm -hmm. typu Fame MMA czy jakiś Prime, z jakąś yy, dziewczyną, która też uprawia sport, nie tylko jest influencerką i nie chciałabym, żeby to była jakaś tylko dziewczyna. Nie bitka do dla bitki, tylko. Tak, chociaż z Godlewską śmiało. To mogłoby być całkiem śmiesznie. Nawet w Kisielu przyjmę. Przyjmę nawet w Kisielu, słuchajcie. To by było całkiem śmieszne. Także jak ktoś kiedyś pro będzie prowadził walki w Kisielu, to I'm in. Biorę, z tą chudszą czy tą A obojętne. <laughs> Słuchaj, tam wiesz. Każdy, w każdy sposób trzeba próbować, czy z chudszą, czy z grubszą. A tak poważnie mówiąc, to tak, chciałabym się spróbować. Mhm, myślę, że tak. No to widzisz, ty akurat jest taki sport, że to sprawdzanie siebie to jest, no praktycznie. Ee, cel główny tego mm -hmm. sportu żeby się z kim sprawdzić, wiedzieć, w którym miejscu jestem. No Ja do tego podchodzę inaczej. Ja nie wiem, czy chcę się sprawdzać. Chociaż nie nie, po, nie końca potrzebuję tego ten do świadomości. Sport taki jest. Ten sport nie jest taki, bo przecież jakby wygrana zależy od wielu czynników. Nie no, czy tylko od Twojej, e, załóżmy, formy albo o. Nie zależy tylko i wyłącznie od długości przygotowań albo od tego, ile włożyłeś, bo to zależy często nawet od dwóch, trzech dni, tygodnia przed. Możesz przecież być chory, może coś się wydarzyć w Twoim życiu i ty nagle masz kompletnie złamany mindset no bo nie wiem, ktoś ci twu tfu, umrze, rozstaniesz się z dziewczyną, e, będziesz miał jelitówkę no i forma kompletnie idzie, wiesz, się balić. Nawet jak trzy, cztery miesiące poświęciłeś wszystko. No rozumiem, wiem o co chodzi, ale to jest wiesz taki. Sporty mają to do siebie, że trenujesz je po to, żeby raz załóżmy w roku, czy no tak. raz na pół roku się sprawdzić. No tak. Pojechać na jakieś zawody, popływać, obojętnie co zrobić, czy po prostu z kim się pocierać na macie, tak? Sparingi też na tym polegają, tak, że tak. się z kimś sprawdzasz w ramach treningu, ale się z kimś sprawdzasz. Prowadzenie biznesu, działalności szkoleniowej i tak dalej nie polegają na tym, że się z kimś sprawdzasz, nie? No tylko i wyłącznie możesz próbować konkurować lepszym autem. Znaczy z poprzednim wakacjami. sobą. Ja jakby... Konkurujesz no bardziej z, ludźmi, z poprzednim z, sobą? Z ludźmi też jakby konkurujesz o ten status społeczny, o tą pseudowładzę. No też to jest jakaś konkurencja, tak? W, naszym, w naszej hierarchii społecznej. Ja nie konkuruję. O. Nie? Myślisz, że nie konkurujesz? To co jest twoim celem? Znaczy ja swoje cele jak najbardziej mam, ale to nie jest na tej zasadzie, dla mnie to jest takie polskie, że ja nie chcę być bogatszy niż sąsiad, mm -hmm. tylko ja chcę być po prostu dla siebie sam bogaty mm -hmm. i tak mieć wszystko, co tylko chcę. Rozumiem. Na tej Więc zasadzie. W tym kontekście. Dokładnie. Że ja zawsze, nawet jak pływałem, teraz do tego na szybko możemy do poprzedniego pytania, nawet jak pływałem, to ja nie chciałem być lepszy od innych, tylko ja chciałem zrobić jakiś tam określony czas i złamać swoją barierę. Mm -hmm, o, na mm -hmm. takiej zasadzie chciałem. Okej, okay, rozumiem, że nie masz takiej motywacji zewnętrznej, tylko ta motywacja jest bardziej wewnętrzna. Mniej więcej tak, że ja wiem, że jak sam sobie wszystko ogarnę, to i tak wygadam z innymi, a samo konkurencja dla konkurowania nie jest dla mnie, o, nie motywuje mnie jakoś bardzo. Kolejne pytanko, jak wygląda Wasze życie zakulisowo? Ile prawdy jest w nieskończonych pokładach energii? Dobra, ja muszę pierwszy znowu odpowiadać, jak zadałeś pytanie. Wszystko znaczy, wiadomo, nikt nie zapierdziela z nas 24 godziny na dobę, bo no to nie. jest niemożliwe. Tak. Bardzo często się na tym łapię, że na coś mi brakło czasu, na coś nie miejmy chęci, ochoty, czegoś nie dopilnowałem, albo wybrałem coś, co. Może nie do końca mnie rozwinęło, tak? Na przykład niedawno sobie kupiliśmy nowego małego psa, no to ta godzina książki, co chciałem, żeby ją czytać codziennie przed snem, no to wiadomo, że delikatnie poszła w zapomnienie i czytam maks 15 minut przed zaśnięciem, no bo, bo... wybieram psa. No wiem o co tak? chodzi. No są inne rzeczy po prostu, kwestia Ważniejsze. ustalania priorytetów i tego, co dla ciebie w danym momencie jest ważne. Wiadomo, czuję się czasem zmęczony. mam ochotę poleniuchować. Ostatnio tak miałem, że miałem pierwszy dzień od dawna wolny, Chciałem go poświęcić załóżmy na rozwijanie marketingu i sprzedaży w mojej firmie, ale stwierdziłem, nie. Masz ochotę, 4 godziny poskryować Facebooka, zrób to. Zrób to świadomie, bo opierdalaj się, zasłużyłeś. I się opierdalałem po prostu i tyle. Ciekawe, ciekawe. Powiem ci, że brzmi to całkiem fajnie. U mnie też to wcale tak nie wygląda, że 24 godziny jestem tylko i wyłącznie nakręcona jak Katarynka i napieprzam, chociaż wygląda to tak na pewno za kulis może nie za kulis, bo właśnie. Z tej strony takiej widza, czy na Instagramie, czy gdzieś wiesz, jak ktoś tam mnie obserwuje, czy słyszy, jak, jaki prowadzę styl życia. To być może wydaje mu się, że to są nieskończone pokłady energii, i każdy mnie pyta, jak ja to robię, że mam tyle w ogóle chęci i motywacji do tego, żeby działać. To też tak nie wygląda, bo. To wiąże się z dużą dość huśtawką nastrojów. Często jest tak, że mam ogromną motywację, wtedy robię, wpadam w wir pracy i po prostu nakręcona, jak Katarynka realizuje jedno za drugim, jedną podróż za drugą od celu do celu, a czasem mam także, na przykład, tygodniami, a nawet też mi się zdarzyło kilka razy w moim życiu, miesiącami czy nawet kwartałami, być totalnie rozwalona na łopatki przez niestety depresję, różne toksyczne relacje i Wiesz, to też trudno jest mi zwalać na to wszystko, bo też widzę ogromną odpowiedzialność po mojej stronie, bo przecież gdybym ja na przykład była silniejsza psychicznie, albo gdybym ja potrafiła bardziej kontrolować swoje myśli, one by po prostu nie płynęły w tym kierunku. A wiesz, jak to jest, jest ciężka sytuacja, to naprawdę trzeba być zmotywowanym i bardzo zdyscyplinowanym, żeby te myśli z tego miejsca, w którym jest źle, odciągnąć na własne cele i tam kierować ten przepływ. To ja mam znowu bardzo prosty tip a propos tego. Ja od kiedy to wprowadziłem, jestem dużo szczęśliwszym człowiekiem. Eee, nie da się przynajmniej moim zdaniem być na jakimś tam fajnym poziomie mindsetowym czy innym bez zdolności do bardzo szybkiego wybaczania sobie. Mhm. Ja na przykład miałem sytuację, no sama wiesz, jaką dwa dni temu, Miałem delikatny wypadeczek, można powiedzieć. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, już tam nie będziemy jakby wchodzić w szczegóły, ale nawet jeśli bym coś miał, czy nawet jeśli coś mi nie pójdzie w ciągu dnia, kładę się wieczorem, Wojtek, spieprzyłeś w tym momencie, więc ty tak nie rób, jest ok I następnego dnia jest ok i ja już się nie zamarszam tym po prostu, co było. Więc jeśli by ja w życiu nie miałem takiej sytuacji jak ty, że mnie jakieś stany depresyjne, znaczy dobra, stany depresyjne jakieś tam miałem, delikatne, mhm. czy byłem smutny notorycznie załóżmy przez miesiąc, było to, ale od kiedy wprowadziłem to, że po prostu coś mi nie poszło danego dnia, nie rozpamiętuję tego dłużej, tylko mówię, Wojtek, no stało się trudno, zepsułeś, więcej tak nie rób. Wybaczasz sobie? Mm -hmm. Przechodzę na tym do porządku dziennego. Powiem tak, że gdzieś tam to z tyłu głowy jest, to cały czas jakby sobie przypominam, Wojtek, wybaczyłeś, to sobie już nie musisz tego rozpamiętywać, jest okej. Okay. Ale to jest ciekawe, że niektórzy ludzie mają tak, może nie, że słabą psychikę, ale tak inną konstrukcję w głowie, że dla nich takie podejście, bo ja jestem po dwóch stronach, w sensie to jest ciekawe, bo z jednej strony mam ogromną moc dyscypliny i wiem, że wtedy kiedy mogę, to mogę i robię na 100%, i też moje osiągnięcia życiowe o tym mówią, mhm. więc nie jest to czysta teoria, ale z drugiej strony mm, wiem, że są osoby, które kompletnie nie są w stanie zaprząc się do działania i jakby ich psychika, to nawet nie jest kwestia ich chęci, ale ich psychika jest tak skonstruowana, że oni czują ogromną niemoc i to, co ty na przykład powiedziałeś, jest dla kogoś absolutnie niewyobrażalne. I ta osoba przez to, że ma załóżmy jakąś chorobę, czy psychiczną, czy jakieś stany lękowe, czy depresyjne, ona nie jest w stanie zmienić swojego mindsetu. To jest dla mnie absolutny kosmos, że gdzieś tam w tej głowie to jest się w stanie tak poukładać, albo wiesz, te... Mm, te jakieś nasze społeczne czy genetyczne wiem, drogi idą tak, że jedna osoba taka jest, a druga jest taka. Fascynujące. Wiesz, to się głównie sprowadza moim zdaniem do tego, znaczy ja też nie chcę być, żeby ktoś mnie odebrał na takiej zasadzie: masz depresję, przestań być smutny i kurwa mm. po robocie, bo to nie o to w tym wszystkim nie chodzi. Da się tak? tak, Ja tego nie neguję, broń Boże, że każdy ma tam swoje jakieś stany psychiczne, tylko to jest tego, jak działa nasz mózg. I jeśli ty sobie postawisz jakąś tezę, twój mózg sam zacznie ci podsuwać rozwiązania, które pasują do twojej tezy, mm -hmm. i sam zacznie tak. Na Przykład widzę w mojej rodzinie dalszej, bliższej też takie tendencje do tego i uważam, że to też środowisko właśnie w tym wypadku kształtuje bardzo mocno nasze postrzeganie siebie i być może ty po prostu masz super ludzi wokół siebie samych takich z mocnym charakterem i dążeniem do tego, żeby te cele osiągać, ale ja akurat wychowywałam się w takim środowisku, że raczej tych celów w ogóle nie było, mhm. że się ich nawet nie, że nie osiągało tych celów, po prostu nie było, tam nie było chęci zrobienia czegoś więcej. Tam było podejście takie, że no jesteś kolejnym trybikiem, że mhm. możesz i w jakiś tam sposób pokierować tą swoją drogę, tą swoją drogą, ale nie masz na to do końca wpływu, bo tak naprawdę życie jest ciężkie, smutne. Ludzie kradną, każdy chce cię oszukać, to jakby są gdzieś tam moje myśli, które pojawiają się, jeśli miałabym powiedzieć o tym, jakie są schematy w mojej rodzinie, tak? I też jestem pasjonatką psychologii, absolutnie nie mam żadnego w tym kierunku wykształcenia, ale widzę, jak bardzo to środowisko jednak wpływa na Czy postrzeganie to? tego, co się da w życiu osiągnąć. No jak najbardziej, no to są różne, różnego takie wkręty, jakby, czy tam wpisy, nie pamiętam jak się to tam, no, Szymon Nego, o tym też I mówił. schematy. Nawet nie schematy. No, zostawmy już po prostu ten Dobra. temat, ale to są takie już rzeczy, że. Widzę, że ta rozmowa taka psychologiczna jest dla ciebie męcząca Znaczy nie, że, że męcząca, tylko wiesz Ja z tobą przed rynku jak najbardziej mógłbym o tym porozmawiać Ale mm. jak mam świadomość, że tu pójdzie gdzieś na YouTube Nie do końca chcę się na ten temat rozwijać Bo nie czuję się po prostu na okay. tyle dobry Żeby ktokolwiek inny, e, który nie zna całego e, konspektu Nie mogę w danej chwili obronić mojego zdania Rozumiem. W momencie, w którym on to ogląda Nie chcę, żeby on to oglądał po prostu Czaję, okej, okay, okej okay. Na Dobrze, teraz ja dalej. Ci zadaję pytanie. E, to było, jak zmotywować się do zmiany pracy i branży? Wow, to jest ciężkie pytanie, bo chyba na to nie ma jednej odpowiedzi: jak zmotywować się do zmiany pracy i branży. Myślę, że dla każdego jest ten taki moment, w którym. Znaczy, a przechodziłaś w ogóle, że miałaś taką zmianę pracy i branży? Znaczy e... bardziej zmiany branży, bo zmiana pracy. No to już po prostu zaczęłam. Teraz, Teraz trochę zmieniam branżę. Teraz jestem w takim momencie, że właśnie ta moja droga zawodowa idzie w innym kierunku niż wcześniej, bo wcześniej ona była stricte ukierunkowana na fitness. I poza... Ale zrobiłaś to, bo musiałaś, czy już chciałaś? Czy to wyszło organicznie jako rozwój? Bo bardziej mam wrażenie, że to pytanie służy na tej zasadzie, że ktoś. Czuję sam na sobie, że chciałby zmienić branżę, mm. bo to nie jest do końca jego poletko, w którym on by chciał do końca życia uprawiać. Wiesz co, ja myślę, że to też nie jest źle, że to nie jest źle tak interpretować nawet to pytanie, bo są różne motywacje, z jakich, są różne motywacje, dlaczego chcemy zmienić branżę, bo załóżmy, ja też jestem w takim momencie zawodowym, w którym chcę zmienić tą branżę, jakby fitness był cały czas moim życiem, ale widzę, że Kiszę się trochę w tej, w tej branży i że to nie jest już do końca dla mnie, bo mam inne aspiracje, większe cele, chcę się rozwijać. Ja nie mówię, że fitness mnie nie rozwija, bo sport jest czymś, co tylko i wyłącznie mnie rozwija. To daje mi ogromną motywację, determinację, ale w pewnym momencie już będąc trenerem nie rozwijasz się mentalnie, bo układasz plany treningowe, które już Doskonale wiesz, jak ułożyć. Układasz diety, które doskonale wiesz, jak ułożyć. Wiesz, jak sprzedawać treningi. Wiesz, już, jak pracować z klientem. Wiesz, jak to wszystko wygląda. Ja już jestem w tej branży praktycznie 8 lat. Dla mnie to już jest naprawdę takie dość nużące, że ja tylko i wyłącznie to robię. Ja mam taki charakter, że ja chcę iść do przodu i oczywiście, że mogłabym stworzyć platformę do sprzedaży online i tak dalej, i tak dalej. I super. Jak najbardziej chcę to zrobić. Ale też interesują mnie inne branże. Ja mam. Szeroki aspekt zainteresowań, i chcę być w kilku innych też dobra dziedzina. Ja nie muszę być najlepsza w jednej. Właśnie są dwa typy ludzi, którzy wystarczy im, że są dobrzy w kilku rzeczach, a są ludzie, którzy specjalizują się w czymś. Ja jestem tą osobą, która woli mieć szerokie spektrum umiejętności i mieć je tak na siedem na dziesięć, aniżeli jedną na dziesięć. To siedem mi w zupełności wystarcza. Mhm. A jeśli miałam powiedzieć, jak się zmotywować do zmiany pracy i branży. No to myślę, że nie ma takiej odpowiedzi na to, bo dla każdego jest ten pewien etap, w którym on już czuje, że to już jest dla niego za dużo, bo załóżmy, szef go wkurza, czy sama forma pracy jest irytująca, bo coś jest powtarzalne, albo ktoś chce się rozwijać. Więc uważam, że każdy ma taki indywidualny punkt, w którym naturalnie to się zmieni. Mhm. Tego się nie da wymusić. To ja powiem z dwóch perspektyw. Pierwsze, ostatnio rozmawiałem z Ewą Czarnecką. Też mm -hmm. jest rozmowa na kanale oczywiście. I ona powiedziała na takiej zasadzie, że całą swoją edukację już tą dorosłą poświęciła pod jeden kierunek. Dostała się do, do wymarzonej pracy. Ale dość szybko zrozumiała, że to nie jest to, co ona chce do końca życia robić, A tylko sobie. Ona pracowała jako brand manager. Mm -hmm. Że ona zajmowała się jakby tym, jak markę postrzegają, jakieś mm -hmm. tam procesy, komunikacja mm -hmm. układa i te, tego typu rzeczy. No więc fajna, kreatywna praca, no jakby tak. nie było. No ale stwierdziła, że to nie jest praca po prostu dla niej, i ona sobie przyszła do domu, rozpisała na kartce jakiej pracy ona nie chce, albo co ona chce, żeby było w tej pracy. No i wyszło jej po prostu, że to jest zupełnie co jednego, że ona nie chce pracować pod kimś, ona nie chce mieć szefa, z którego, ona nie chce robić rzeczy, na które nie ma ochoty i tak dalej, mm -hmm, i tak, mm -hmm. nie ma ochoty i tak dalej, i tak dalej. Więc wyszło jej naturalnie, że chce po prostu... Sama zacząć jakiś biznes, poszła w makijaż okolicznościowy, czy tam ona widać, nie lubi, więc makijaż okolicznościowy i tam się realizuje i się spełnia. Więc można sobie na takiej zasadzie to spojrzeć. Ja jestem ogromnym fanem zapisywania sobie rzeczy, które nam przeszkadzają i rozważania plusów i minusów. Typu, załóżmy, Chcę zmienić auto, tak? Znaczy najpierw chcę zobaczyć, czy moje auto mi obecnie pasuje. Wypisuję sobie minusy posiadania tego auta, wypisuję sobie plusy posiadania tego auta. Jeśli jest więcej i bardziej wartościowych minusów niż plusów, no to auto zmieniam. I to jest, no, po prostu czysta matematyka, rozmawiamy tu o faktach, a nie Ma to o... sens, też tak robiłam wielokrotnie. Dokładnie, a nie o gruszkach na wierzbie i nie walczymy ze swoimi przekonaniami, tylko patrzymy na to, mhm. to nam pozwala na to spojrzeć z perspektywy Fakulacja. trzeciej osoby. Znaczy, znaczy, pozwala znaczy nie nam... jest trzeciej osoby, bo to jakby są twoje plusy i minusy, tak? Tak. Ty nie ale... pytasz ogółu o to. Ale odcinasz tą emocjonalność. No nie no, na tej karce też pewnie wypisujesz emocjonalne swoje plusy i minusy. Oczywiście, że tak, ale odcinasz tą emocjonalność, takie wiesz, to z tobą rezonuje. Jeśli patrzysz i bardziej mm -hmm, czujesz, okay. że te minusy bardziej do ciebie trafiają, to odcinasz tą emocjonalność i jeśli umiesz podjąć decyzję, no to podejmujesz decyzję no, i ja dalej. nie? rozumiem, rozumiem, w 100% wiem o czym mówisz. A ja z drugiej strony z perspektywy własnej osoby, no ja zmieniłem branżę i pracę, bo po pierwsze musiałem i miałem po prostu inne wartości w życiu. Tak? Mm -hmm. Ja dla mnie relacja z rodzicami była cenniejsza niż to, że bardzo dobrze zarabiam, jeżdżę zajebistym autem, BMW 7 i tak dalej. Dla mnie było bardziej wartościowe to, że ja chcę mieć dobry kontakt z rodzicami, ja mam bardzo dobry kontakt z moimi rodzicami, ja uwielbiam spędzać z nimi czas wolny pomimo tego, że jestem no, już dość starszym facetem, znaczy starszym, no, mam 27 lat, no to nie jest normalne, że ja lubię pojechać do moich rodziców na weekend na przykład, nie po to, żeby coś zobaczyć, tylko ja lubię po prostu z nimi spędzać czas, pójść na kolację. Ja nie, nie to jest czasu. normalne. To jest myślę całkowicie normalne, że tak raczej powinno być. Tak powinno być, ale to nie jest normalne, w sensie, że to nie jest często spotykane. Ale nie względem. uważajmy czegoś, co nie jest często spotykane, że to nie jest normalne, albo tak, że tak, tak nie tak. powinno być. Znaczy, tego broń Boże nie powiedziałem. Tylko no. mówię, że po prostu z perspektywy tego, jak dużo takich jest osób, to, to mówię, że to nie jest normalne, to jest rzadkie. Nie jest, to, po tak, tak, nie jest popularne. No tak, jest, jest to rzadkie. Że ja nie mam z tym problemu. Ja nie mam problemu z tym, żeby pójść z rodzicami na przykład na imprezę, a wręcz bardzo dobrze się z nimi na niej bawię. Super. Że to jest na... No ja Znaczy, ja z moimi rodzicami też jestem. Po z rodzicami jestem po imieniu, więc to też już wszystko nadaje jakby Mega. cały klimat tej rodzeństwo? relacji. Mam rodzeństwo, no. Oni też są jakby z moimi rodzicami. Znaczy mój brat, który ma 14 lat, jeszcze nie jest po imieniu, mm -hmm. ale moja siostra też już jest po imieniu. A ile ma nie? lat? 20 chyba w tym roku. 20 miała w tym roku. A tak. z nimi masz też dobry kontakt? Znaczy z siostrą jak się widzę, to mam bardzo dobry kontakt, ale to nie jest tak, że ze sobą piszemy po prostu. Po mm -hmm. prostu jak ja już byłem na takim etapie, że ona już coś rozumiała, typu miała 7, bo ja jestem starszy o 7 lat od mojej siostry, że jak ona była na tym etapie, że już z nią mogę coś porozmawiać, pogadać, to ja miałem 14 lat, ja mieszkałem już po prostu gdzie indziej, mm -hmm. no i po prostu ten okres spędzania czasu razem przegapiliśmy, nie? więc no nie mamy tak bliskiej, zaciśnionej relacji, jak moglibyśmy mieć, gdybyśmy mieszkali w tym samym domu, więc mamy neutralne stosunki, ale dalej jesteśmy bardzo kochanym rodzeństwem, że jeśli miałbym jej pomóc, to bym to pomógł bez zastanowienia, ona mi też, więc na takiej zasadzie to działa, nie? Dobrze wiedzieć. No, więc kwestia po prostu, ja sobie ustaliłem priorytety, stwierdziłem, że co innego dla mnie jest ważniejsze, a jak to zrobię, że sobie poradzę, to już po prostu zeszło na drugi plan. I bardziej po prostu stawiłem jedno i później wymyślałem sobie na nowo. I dałeś radę. Nie, no nie jest to jakaś najlepsza droga, nie polecam jakoś najbardziej, żeby pieprznąć czymś i dopiero później się zastawiać, co dalej, ale czasem też tak jest dobrze zrobić. Terapia szokowa. Dokładnie. Czasem najbardziej skuteczna. Dokładnie. Jedziemy dalej. Teraz ja tobie pytanko. Jak zmotywować się do sportu i zdrowego odżywiania? Ja tu nie jestem dobrym przykładem. No to, <laughs> przecież ty też byłeś sportowcem. Byłem, ale już nie jestem. Ani się dobrze nie odżywiam, ani już od miesiąca na siłowni nie byłem, bo mnie biznes Jezu. pochłonął. No. No, no są priorytety w życiu, więc jak zmotywować się do sportu i zdrowego odżywiania? Na to znowu nie ma jednej odpowiedzi, bo to zależy. Ja rozumiem wszystkie kobiety, które mówią mi, że nie mają fizycznie czasu na to, żeby uprawiać sport i zdrowo się odżywiać, i jestem w 100% w stanie powiedzieć, że to nie zawsze wychodzi. Bo oczywiście, że mam znajome, które mają dwójkę dzieci, pracę, wychowują same dzieci i napieprzają jeszcze na siłowni mają czas, żeby robić kroki, czytać książki i ewentualnie jeszcze mieć faceta. Ale są takie kobiety, których układ nerwowy po prostu nie ogarnia tego wszystkiego, które potrzebują więcej czasu na regenerację, więcej czasu na sen, więcej czasu dla siebie Je po prostu szybciej mm, da się wyprowadzić z równowagi i to nie jest zależne całkowicie od nich. Wiesz co, a propos tego od razu mam w głowie, e, co mi to przypomniało. Czasem mam wrażenie, że każdemu by się przydał albo własny taki dialog z samym sobą, albo z drugą osobą, ale to bądźcie nastawieni, że już nie polubić do tej osoby. Dla mnie taką osobą, która tak dość mocno rzuciła mi światopogląd na to, że tak można robić, albo że to jest tak proste, e, był Marcin Osman, jak go poznałem na konferencji na mm -hmm. świecie kapitalizmu. E, Ogólnie do tamtego momentu Marcina średnio lubiłem po jego treściach internetowych, ale od tamtego momentu szacun absolutny, że tam śmialiśmy się z takim jeszcze znajomym tam poznanym i Marcin próbował mu sprzedawać karty. I to była stricte rozmowa bardzo prosta z twardym handlowcem. To było na takiej zasadzie, że Janek mówi no słuchaj, kupił Inaczej, ja do Marcina powiedziałem mówię słuchaj, kupiłbym karty, ale jeśli coś będzie. On mówi dobra, będzie tak. On mówi no to teraz kup. Aby... To, kurwa, ale dobra, kupię. Co będzie? Ja tam chciałem, że te karty Rafała Mazura i Marcina Osmana. Ja powiedziałem, że ja je kupię. Jak będzie lista, jak Rafał Mazur opisze każdy z tych, jakby, cytatów jakie należy interpretować? Powiedział, ja że dobra będzie. Ja mówię, teraz kup. Tak proste. To samo tamten Janek mówi, wiesz co? Ja bym kupił, ale nie jestem do końca przekonany. Mówię, do czego nie jesteś przekonany? Ja ci powiem. Mówi, no jestem przekonany, czy mi to pomoże. On mówi, no to słuchaj, jeśli masz takie od razu podejście, to nie kupuj. A jeśli chcesz, żeby to coś zmieniło w swoim życiu, to dorób sobie do tego ryj i to kup. mówi, no to w sumie ma sens. No to kup. No, mówię, no nie, no bo w sumie nie wiem, czy bym chciał same karty, jakby kupować, czy coś jeszcze. No, mówię, no to powiedz jaką książkę, coś, co ja ci dorzucę. No, mówię, ale, no, ja nie wiem, czy bym, tak, ja nie wiem, co mam wybrać. On no mówi, no to słuchaj, przelej mi tysiąc złotych, to ja ci wyślę giftboxa z kartami. I wyślę ci parę książek jakichś losowych. I wiesz, to było tak proste, że to jest aż niesamowite. Mm -hmm. I co, wysłał mu te tysiąc złoty? Wysłał mu te tysiąc złotych i przyszło mu dziesięć książek, chyba, plus te karty, nie? I jeszcze karty z podpisami, bo jako jedyny pierwszy o to kiedykolwiek poprosił, nie? Ale wiesz, to jest, że jak ja mam Ciekawe. problem się, gdybym miał problem się teraz do czegoś zebrać, to jest wiesz, na takiej zasadzie, nie mam czasu na gotowanie. Bo jak nie masz czasu na gotowanie, to kup sekatening. To jest proste, masz od razu czas. I masz milion alternatyw, to jest takie. Dokładnie. Dokładnie i dlatego do czego, bo jakby powiedziałam coś i wszedłeś w mi zdanie, Dokładnie. jak się zmotywować do tego? Ja rozumiem, że są osoby, które mają inny układ nerwowy, i jakby nie są w stanie tego wszystkiego ogarnąć, ale są małe, drobne nawyki, które mogą zmienić tą codzienność. Przecież właśnie tak jak powiedziałeś, catering chociażby, nie masz czasu gotować, no to dobra, nie masz pieniędzy. No to już może być trochę ciężej, bo są oczywiście osoby, które są w bardzo ciężkiej sytuacji, nie mają kasy, partnera, no i wtedy ciężko jest cokolwiek zrobić, ale w tym momencie trzeba znaleźć rozwiązanie, jak tą całość ogarnąć. Czy znaleźć lepszą pracę, czy być może. Albo inny sposób innej żywienia. Ja kiedyś czytałem Dokładnie. wywiad z fitnesską jedną kiedyś czołową polskich, znaczy startowała zawdach kulturystycznych, powiedziała, że ona nie lubi gotować, nie ma na to czasu. Dlatego, ona, znaczy, nie popieram tego do końca, ja bym tak nie mógł nieść na przykład. Mm -hmm. Ale ona do szybkowaru, czy do garnka, w którym się gotuje pod ciśnieniem, wrzucała załóżmy, 3 kilo pomidorów, wrzucała 5 kilo piersi z kurczaka, ryżu odpowiednio z proporcjami, gotowała to w szybkowarze i miała posiłki na 5 dni przygotowane. No, też tak można robić, robić szybkie posiłki, no ale załóżmy, że. Ale ktoś... ona raz gotowała na 5 dni okay. i później przez 5 dni jadła no to... to samo. Śniadanie, obiad, kolację, to Ciężki, samo, dokładnie te tak same makarony. Nie jestem w stanie tak zrobić, ale to ma z jednej strony sens, bo też właśnie odżywianie się takie monotematyczne powoduje, że mamy mniejszą ochotę na zachcianki. Jest to udowodnione naukowo, że jakby mniejsza ilość smaków i nie wybieranie różnych rzeczy z dnia na dzień, załóżmy, o dobra, to teraz sobie ugotuję, to, o a jutro to, a jutro tamto, to powoduje, że też przyzwyczajamy się do danych smaków i nasza, głowa automatycznie będzie m, nie będzie chciała próbować czegoś nowego. Mhm. To jest super w diecie. Monotematyka. Także jeśli ktoś kiedykolwiek będzie zastanawiał się jak zacząć, to na pewno ta monotematyka może nie aż tak bardzo będzie korzystna i będzie przydatna. To jeszcze na szybko taka dygresja. Jeśli chcecie zobaczyć e na żywym przykładzie, jak Marcin Osman to robi, puśćcie sobie jego rozmowę z Przemkiem Górczykiem i tam ja wam wkleję gdzieś tutaj w linku fragment będzie, jak oni rozmawiają o tym, że Przemek Górczyk ma sobie zrobić kubki dla fanów do sprzedaży. To, to tam to jest idealnie pokazane po prostu Marcin, To Marcin, no, ma taki głowę. specyficzny swój styl. Oglądałeś ten odcinek? Oglądam go, ale chyba nie dotrwałam do tego momentu. Tak, gdzieś było w połowie odcinka, w połowie, na, mniej więcej za godzinę, godzina 15 mniej więcej. Muszę zobaczyć. On ma fajny styl sprzedaży, no taki bezpośredni, taki. No taki aż głupi, że tak stoi przed no, sobą. Tak, jest, tak, Dokładnie. To tak. ten kiedyś Marek Zmysłowski to opisywał w swojej książce, że tak handlowcy kiedyś byli szkoleni, że wyobraź sobie, że jesteś na korytarzu z klientem, na którym jest 100 drzwi. I mhm. każdy z tych setki drzwi to, są, to jest jakaś wymówka, żeby nie kupić. Więc zadaniem jako handlowca jest zamknąć te wszystkie 100, tak, żeby klient został z tobą tylko na tym korytarzu zamkniętym drzwiami i powiedział: Jestem głupi, dlatego nie kupię. I to jest tak, handlowcy po prostu zostają wyszkoleni i on robi mniej więcej tak samo, zbijanie wszystkiego, co tylko Wszystkich można. Wszystkich obiekcji, nie? tak, Dokładnie. no to ma, to ma to sens. Więc być może odpowiedzią na to pytanie jest, jak zmotywować się do sportu i zdrowego odżywiania, zbij wszystkie obiekcje ze sobą, bo bardzo często jest tak, że mamy ileś tych obiekcji i wydaje nam się, że nie ma na nie rozwiązania, a później szukając tych rozwiązań jednak one się znajdują. Jest taka metoda, tylko nie pamiętam czy marketingowa, czy sprzedażowa, 5BO. Nie mm -hmm. czy czytałaś? Nie. Że pięć bo polega na tym, że załóżmy badanie prawdziwych potrzeb. Czyli na przykład, ktoś chce się umówić do ciebie na trening personalny. Bo. Bo chce lepiej wyglądać. Bo, bo ma problem z poczuciem własnej wartości. Bo. Bo ktoś mu dokuczał, jakby w dzieciństwie, mm -hmm. bo, bo był jakiś tam. I w mm -hmm. tym momencie dopiero poznajesz jego prawdziwą, jakby mm -hmm, mm -hmm, ten, mm -hmm. prawdziwy Rozumiem. jego powód, czemu on chce wszystko zrobić. Tak, tak, tak. I to pomoże dość chyba, mi się wydaje w tym No, wszystkim. mi też, no bo faktycznie później, pracując z tym przekonaniem pierwotnym, Możesz też łatwiej przechodzić przez proces, bo tak naprawdę, jeśli skupimy się tylko i wyłącznie na takim hardkorowym podejściu do tego, że ta dieta, trening musi być codziennie, a nie dajemy sobie też tej takiej przestrzeni, to o czym rozmawialiśmy na początku, tej takiej akceptacji, że no są takie dni, że po prostu nam się nie chce, to podchodzimy do tego zero-jedynkowo i potem na przykład mamy tygodniowy polot, że znowu wiesz, żremy, źle i wydaje nam się, że to po prostu nie miało sensu. A tak naprawdę ten jeden wybryk, on. Nie ma większego znaczenia w skali tygodnia, miesiąca. Ten jeden z wybryk czy nawet dwa wybryki nie mają absolutnie nic wspólnego z tym procesem. Więc jeśli komuś się zdarzy, że ma urodziny, pójdzie na loda i później uważa, że świat się wali i już kompletnie to nie ma sensu i leci, no to znaczy, to jest bardzo dobre powiedzenie, że nie zapuściłeś brzucha jednym, y, jednym dniem słabego odżywiania tak. się i tak samo nie stracisz go jednym Dokładnie. dniem dobrego odżywiania To jest się, suma nie? dobrych nawyków. Dokładnie. Tak. Lecimy dalej. Next. Który cytat zapadł. Jeszcze raz. Następne. Który cytat zapadł ci najbardziej w pamięć? Ostatnio był to cytat Artura Jabłońskiego mm -hmm. a propos ofert, że to, co nie napisane, to niezrozumiane. Mm -hmm, I okay. dlatego dość mocno przerobiłem swoją ofertę, którą zresztą też czytałeś i widziałeś, że ona już była dużo, dużo lepsza. Dokładnie. I mam też dużo, dużo lepszy feedback od moich klientów, że nawet jeśli coś ci się wydaje, że to powinno się rozumieć samo przez się, to się nie rozumie. To musisz to i tak wyłuszczyć po prostu, nie? Ma to sens. Więc to był taki cytat, który ostatnio mi zapas pamięć, a dalej musiałbym się cofać, ale bez sensu. Mm -hmm. Więc, a jaki cytat tobie zapas pamięć? Yy, mi pierwszy cytat, który przychodzi do głowy, jest to cytat yy, Nietzsche Fryderyka Nicze, który mówi o tym, że ja nie do końca jestem w stanie go przytoczyć tak jak był od A do Z, ale chodzi w nim o tym, że wszystkiego pragnę być skrzynią i być gołębicą i wężem i świnią. Jakby to jest kilka słów sklejonych w jedno, chodzi generalnie o ten wydźwięk, który mówi, że nie jesteśmy... Jednopłaszczyznowi. Mhm. Płaszczyz... Jednopłaszczyznowi, że nie. nie... Okay. Jednowymiarowi. Chodzi o to, że nie jesteśmy jednowymiarowi, tylko że mamy szerokie spektrum twarzy, momentów, w których jesteśmy silniejsi, w których jesteśmy słabsi i w których pokazujemy różne swoje twarze, oblicza. W jednym momencie będę słodką kobietą dla mojego faceta, a w drugim momencie będę wojowniczką, która napierdziela na siłce, i to nie wyklucza się jedno z drugim. I... Też jest to dla mnie ogromna lekcja w moim życiu, kiedy zrozumiałam, że te wszystkie twarze, one i tak składają się na mnie i to jest spójne. I to wręcz jest złe i niszczące, że my traktujemy siebie tylko właśnie jedno płaszczyznowo, że mamy takie nakierowanie tej głowy, że ja jestem taki i taki już na zawsze muszę pozostać. Tylko krowa nie zmienia poglądów. Dokładnie. To jest kwestia to co Rafał Mazur mówi w swoich programach niektórych. On tam mówi o takich przywracaczach postawy, na przykład, mm -hmm. że jeśli ja pracuję i wiem, że mam dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia, to gdzieś mój mózg odpływa i mówi, "O, Wojtek, a może byś grilla zrobił na cygaru pojechał, czy coś w tym stylu? To wtedy Rafał mówi, żeby zacząć pensami, mindset, sobie powiedzieć, i w tym momencie, aha, dobra, wiesz, odpłynę, muszę tam wrócić. Mm -hmm, mm -hmm. No i przynajmniej on na takiej zasadzie działa. Ja tego nie praktykuję, ale teraz mi się przypomniała ta technika. Okej, okay, a propos Rafała Mazura, jeszcze i wracając do tego, co on tam przekazuje, to u niego można by powiedzieć, że jest ogromna niespójność w tym, co prezentują te wszystkie poglądy, które on, załóżmy, wrzuca w filmiki, w odcinki, bo są ludzie, którzy mają takie podejście, są ludzie, którzy mają całkowicie inne, ale właśnie Rafał też o tym mówi i to jest dla mnie bardzo wartościowe, że można mieć kilka zupełnie innych stron i załóżmy, Pół roku życia przeżyć w takiej szkole, pół mhm. roku życia spróbować inną, i to nie jest nic złego. Żeby próbować, i żeby się zmieniać, i żeby szukać swojej drogi. To wcale nie jest nic złego. No widzisz, ja na przykład tak mam, że ja, znaczy może to się wydać śmieszne niektórym ludziom, że ja zawsze chciałem wejść na taki etap, żeby naresztą był ten, wiesz, taki zapierdol, mm -hmm. taki grind, taki non-stop, kurwa, siedzę mm -hmm. w biurze, nie mogę wyjść, kurwa, bo siedzę w biurze. Ja non-stop tego chciałem. Dalej to chcę, dalej chcę, żeby to tak wyglądało, mm -hmm, że wiesz, mm -hmm. wracam, kurwa, z papierami po biurze, ja mówię, kurwa, czemu to nie jest zrobione? Ja tego tak bardzo chcę, nie wiem czemu, takie mam marzenie po prostu, żeby tak mm -hmm, kiedyś mm -hmm, wyglądało mm -hmm. moje życie. Wiem, że wtedy jak to będę miał, to może nie będę szczęśliwy do końca, ale z drugiej strony cały czas mam w głowie to, że ja się zamartwiam, że powiem tego Inaczej. Najczęściej mi wchodzi zamartwianie, jak akurat mam wolne w robocie. Że nie muszę nic zrobić, że akurat mam dzień wolny, że sobie nic nie narzucam na głowę, to wtedy się zamartwiam. A kurczę, może tutaj czegoś nie dopiłeś, dlatego masz wolne, może mogłeś wtedy popracować, a coś nie dopiłeś itd. i tak dalej. I to tam z drugiej strony tutaj pomaga i wtedy znowu wchodzę na wysokie obroty, nie? No więc też to jest wymiarowe. Ja też jestem wielowymiarowy. Każdy jest wielowymiarowy. Ale my kurwa błądzimy, nie? Strasznie. Ale to dobrze, dużo dygresji. Lecimy, no. uhu. Bailando. To ten twój ja słodzik w tej krawie. Tak, to wcale nie był słodzik. To małe te drobce trochę. To co prosiaczek lubią najbardziej. Dokładnie. Czyli prosiaczka z mytkiem. Co znaczy... sądzisz o ludziach, którzy ciągle szukają wymówek? Wojtek, co sądzisz o ludziach, którzy ciągle szukają wymówek? Nic nie sądzę, bo nie zastanawiam się, co robią inni ludzie i mam to w dupie. Może to nie jest jakoś bardzo poprawnie polityczne, ale naprawdę nic o nich nie sądzę, bo nie mam mhm. o nich zdania. Ja sobie nie zaprzątam głowy innymi ludźmi. Mhm. Bo ja mam. Ale jak na przykład byś miał kolegę, który widzisz, że ciągle ma jakieś wymówki, ale tak naprawdę truje ci dupę o tym, że chce coś osiągnąć, ale ciągle ma wymówki, no to co byś mu powiedział? To bym to puścił. Jeś, znaczy powiedziałbym, mam takiego znajomego, znaczy może nie, że mam takiego znajomego, ale spotykałem się parę razy z taką, że on mówi, no chciałbym coś zrobić, ale teraz nie jest na to czas. Mm -hmm. to ja mu daję trzy argumenty, czemu, co by mógł zrobić, żeby teraz był na to czas. On tego nie robi, no to przestaje się w to angażować. No Będzie mi coś mówił nad uchem, no to niech mi mówi, ale ja już się po prostu w to nie będę angażować. Ja go nie będę zmieniać na siłę. Mm -hmm. I nie mam o nim po prostu innego zdania, bo ja wiem, że też kiedyś tak robiłem. Że też mi ktoś tak mówił, że ja przychodzę do niego z jakimś problemem, on mi mówi: Wojtek, to zrób tak. Ja mówię, A, nie, teraz nie czas na to, mam inną mm -hmm. wizję i de facto nic z tym nie robiłem. No, ja bym nie chciał być wtedy osądzany, to ja nie chcę też kogoś osądzać, ale tak jak Prawda. mówię, mnie podejście innych ludzi do życia nie interesuje. Ja mam za dużo swoich problemów z martwieniem, celów, ambicji i rozkmin, żeby się zaplątać, zajmować innymi ludźmi. Ja mam dokładnie to samo. Więc nie sądzę o tych ludziach źle. Jestem w stanie nawet zrozumieć tych ludzi. Nie mam coś, czegoś takiego, że wiesz, ty pipo i że w ogóle jesteś dnem, zrób coś ze sobą i agresja. Nie, mam takie, no szkoda, trudno. Przykro mi, ale nic o tej osobie nie sądzę. Nie mam jakichś takich, wiesz, że oceniam tę osobę. Znaczy mój tata mnie tego nauczył i właśnie ja miałem taką relację dość z tatą, jak jeszcze z nim pracowałem, że on mi coś mówi, Wojtek, trzeba zrobić to. Ja mówię, Piotr, nie da się na przykład, bo coś, mówi Wojtek, Ludzie w kosmos latają, ty tego nie zrobisz? I wtedy zawsze mówiłem, no kurwa, jakby to było tak proste. I jak na to patrzę z drugiej strony, to ja też czasem tak osobom mówię, że ja Ameli mówię, czyli mojej takiej jakby przyszywanej córce można powiedzieć. I ja mówię, Wojtek, tego się nie da. Ja mówię, Amela, nie da, to się para w dupie otworzyć. Ja mówię, da się to wszystko zrobić, tylko trzeba znaleźć sposób i kwestia chęci, żeby znalezienie tego sposobu. I na tym się dla mnie kończy delikatnie dyskusja. To jest wszystka tego kwestia, to już o czym rozmawialiśmy, że nasz, że nasz mózg podsuwa ci sam. E, Rozwiązania do tobie pasujące już w głowie tezy. Otóż to. Tak jest. Tak jest, że jeśli popatrzymy na coś z dystansu i załóżmy widzimy nasze problemy sprzed trzech lat, to widzimy jak łatwo było je rozwiązać. Ile było rozwiązań gotowych, dostępnych na teraz i już. A w tym momencie będąc tu i teraz jesteśmy przywiązani emocjonalnie do swojego problemu i wystarczy troszeczkę się zdystansować. Bardzo fajnie można to zrobić medytacji. Po prostu próbować odłączyć się od siebie w tym momencie i zobaczyć na siebie jako na osobę trzecią. Lub w ogóle niezwiązaną nawet z trzecią a czwartą, po prostu jak na taką małą mróweczkę w przestrzeni i zobaczyć, jakie rozwiązanie dla tej małej mróweczki w przestrzeni jest w tym momencie dostępne. A to mi znowu bardzo wiele daje czytanie w tematyce, czy tam około branżowej, czy akurat w tej tematyce, z którą mam problem. Jeśli załóżmy, uważam, że czegoś nie da się w marketingu zrobić albo coś mi nie idzie w marketingu, akurat czytam jakąś książkę z marketingu, czy zachowania mhm. ludzkiego, czy tam ekonomii behawioralnej i przeczytam jakieś zdanie. Źle to zrobiłeś, nie? Ja Wy, dlatego się nie da albo tego skalować, mm -hmm. albo nie ma takich efektów. Od razu zmieniam i wychodzi na coś lepszego, że czasem ja szukam właśnie tych perspektyw trzeciej osoby, które nawet nie muszą być związane z tematem, mm -hmm. ale one rzucą delikatnie inne światło. Tak jest, przepraszam, telefon. spokojne. Dobrze, Dziękuję. ostatnie pytanko i kończymy. No to teraz ja. Czy relacje wpływają na własne, na wasze życie zawodowe i cele i ich realizację? Czy relacje wpływają na moje życie zawodowe? Na pewno, bardzo duże, duży, duże mają wpływ. Akurat z jednej strony jest to plus, z drugiej strony nie chciałabym, żeby tak było, ale to świadczy o tym, że nie jestem z bo jeśli. Tak, to jak to, było powiedziałeś, na odwrót, to teraz mi wyjdzie źle, ale to ja zaraz powiem, czemu co jest. Wiesz, co obawiałam się o to, bo naprawdę na takie toksyczne osoby w swoim życiu trafiałam, że wręcz zastanawiałam się, czy ja jestem normalna, czy jakby to. Że ja na przykład twierdzę, że ktoś się źle zachowuje, a ta osoba mi wmawia, że nie, to jest świetne zachowanie, i że to ja źle się zachowuję, i wtedy tracisz umysł, tracisz taki, takie zdroworozsądkowe podejście, bo załóżmy, jesteś w relacji ze starszym facetem, przynajmniej będąc kobietą, i od razu traktujesz go jako takiego trochę małego Boga i osoby, która ma tobie więcej do przekazania, i przecież on. Z góry chce dla Ciebie dobrze, a wcale okazuje się, że często tak nie jest, tylko że te osoby wchodzą w relacje z jakichś tam swoich i wyłącznie pobudek, i załóżmy chcą taką młodą dziewczynę pod siebie ustawić, wykorzystać, więc... Tak, relacje wpływają ogromnie na życie zawodowe, bo mając takie fajne osoby, na przykład jakie ty miałeś w swoim życiu i w dzieciństwie, że miałeś środowisko e, taty przedsiębiorcy, mama, która była wspierająca, tak, no jakby miałeś takie środowisko rozwojowe, no to, to też jakby na pewno wpływa na to, jak później ty kształtujesz swoje życie. Te osoby, które są niestety na dnie, w gorszej sytuacji, mają e, czy nie wspierające środowisko, czy toksycznych ludzi wokół siebie. Mogą zupełnie inaczej postrzegać wiesz, świat. Rozumiem, to ty powiedziałeś bardziej o tym, jakie mogą być, e, jakie nie wiem, były kiedyś e, mm -hmm. czynniki, które mogą wpłynąć teraz na twoje mm -hmm. e, cele i ich realizację. Ja znowu powiem teraz, jak to u mnie teraz wygląda. Nie będę się skupiał na tym, co było w przeszłości. Ja się staram, żeby nie wpływały w żaden sposób. Nawet jeśli się nie wiadomo, no każdy ma plusy, minusy, e, jakieś tam sytuacje, nawet jeśli ja się pokuszę z żoną, z rodzicami, obojętnie z kim, czy jestem po prostu podkurwiony przez cały dzień, ja e, tak niektóre rzeczy muszę zrobić i mi kiedyś bardzo mocno pomogła praca z klientem, jak pracowałem jeszcze na budce z kebabie nad morzem, mhm. że klienta nie interesuje, czy ty jesteś jego pierwszym klientem w ciągu dnia, czy pięćsetnym, ty masz go i tak obsłużyć, jakby on był pierwszy twojego dnia, on chce zobaczyć uśmiech, chce, żebyś ty był miły i tak dalej. Obojętnie to może być twój najgorszy dzień, ale go to nie interesuje. Ja tak samo podchodzę do życia i do moich, jakby spraw osobistych, biznesowych, że moich biznesów i potencjalnych klientów nie interesuje to, że ja miałem jakiś problem, załóżmy, w ciągu dnia, czy nie wiem, mam słabszy humor i dlatego nie wysłałem oferty albo się nie przyłożyłem do oferty. To tak nie działa, nawet jeśli się pokłócę, no to, sorry, i tak muszę pewne rzeczy zrobić. Nie, no Jak... ja też tak do tego podchodzę, oczywiście, ale w jakiś sposób powoduje to zmianę nastawienia, załóżmy, do celów, do jakiejś tam kiedyś tak swojej było. drogi. Okay, no kiedyś to fantastycznie. tak było. Kiedyś tak było, że jeśli się z kimś pokłóciłem, czy tam, załóżmy, się rozstawałem, czy, nie wiem, ktoś mi coś powiedział, że jestem głupi i tak dalej, to stwierdziłem, że ja ci kurwa pokażę, ja ci okay. teraz udowodnię, ale już przestałem to, broń Boże, robić, bo jeśli ja będę chciał komuś udowodnić, to w życiu nie będę zadowolony, bo za każdym razem, jak załóżmy, przyjadę Ferrari, to ktoś przyjedzie i powie: Czemu kurwa nie Lamborghini, albo czemu nie, czemu nie bogatni za 5 no tak, milionów? No tak. A tak jak ja mam być szczęśliwy ze sobą i mam to. To gdzieś. prawda. I więc ja się staram, żeby nie wpływały. Jestem szczęśliwy. Ja też się staram, żeby nie wpływały. Chcę to odcinać. Pracuję nad tym. I tu mam wymówkę, jestem kobietą. Nie da się jej rozwiązać. No, da się rozwiązać, tylko żeby prawo było lepsze w Polsce. Ale nie chcę tego zmieniać. Nie, pływają, wpływają, oczywiście, że wpływają mi na ich realizację. Bardzo często, jeśli jest mi źle i ciężko, to te wszystkie moje cele idą na dalszy plan, a skupiam się na tym takim healing, na tym leczeniu swojej duszy i na takim, wiesz, często też się marzę kuźwa macie. Ludzie naprawdę nie znają sobie sprawy, jak to wygląda. W takich realiach, że załóżmy idę na gym, jestem taka zmotywowana, napierdzielam tam półtorej godziny z tym markiem, on mnie leje, kopie, ja mam siniaki, krzyczę, dresie i wiesz, pokazuję tą hardziolkę i po prostu wszyscy mówią, no wow, ale szacuneczek. A ja za chwilę wchodzę do auta i po prostu, wiesz, zaczynam płakać i wydzierać się na te auto, że w ogóle moje życie nie ma sensu, nie. No to jest często. No to jest, jest... przerobane. No, ja ci no. nie powiem, że się utofia, bo no kompletnie ja tak nie mam, tak? Znaczyny... Są so lucky! So lucky boy. Znaczy, nie <noise> wiem, no po prostu mam wrażenie, ale to też nie to jest zdroście. jakoś... To też nie jest jakieś tak długo. To też nie no. jest, że dawno temu tak zacząłem robić i czy moje życie od początku tak wyglądało, tylko kiedyś bardzo mocno przeżywałem niektóre rzeczy. Teraz bardziej... Czasem mam wyjebane albo odcinam się po prostu od tego, że wyłączam po prostu taki pstryczek w mojej głowie, nie przejmuję się tym, masz w dupie, wyłączam się ja po prostu zbyt na to. Długo się, Ja zbyt długo się wyłączałam, zbyt długo się nie przejmowałam, zbyt długo miałam twardą skorupę, zbierałam to wszystko i później wybuchałam. I byłam zła, wkurwiona, toksyczna na innych. Byłam zła dla ludzi, dla których nie powinnam być zła, którzy na to nie zasługiwali, bo to i tak we mnie rosło. A teraz jak mam takie poczucie, że jakby akceptuję te wszystkie momenty, że no, jestem cholernie słaba jednak, delikatna jako kobieta, to jest mi jakoś tym lżej. Dobra, wypłaczę się, pójdę sobie do tego auta, będę dreć ryja i śpiewać jakieś smutne piosenki, ale przychodzę do domu, i już to tak trochę we mnie opada, nie? Ja to nie wiem, ja teraz czytam znowu książkę Tima Grovera. Ona jest wymiatacze, niezwyciężony, nie no, no, pamiętam. No, 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 no. No i właśnie on tam bardzo fajnie to opisuje, to co, z czym ja się czuję. Że wymiatacz zawsze po jakimś tam bodźcu ucieka w swoją ciemną stronę. Mm -hmm. Dla kogoś to może być, załóżmy, imprezowanie, dla kogoś to może być, nie wiem, burgera, dla kogoś to może być, seks. nie wiem, wino, seks, obojętnie, co tylko chce. Jakaś rozrywka, która społecznie może nie być pochwalana czy akceptowalna, albo nie do końca mu służyć długo trwało. Ja mam chyba taką rzecz, że ja sobie na cygaro lubię, czasem sobie winko lubię strzelić wieczorem, ale to też jest kieliszek, to nie jest tak, że ja opróżę, to na nie opróżniam A, nie jest wieczorem. jakieś hardkorowe. to nie... Albo burgera załóżmy w pierdziele, no przez no. ostatni miesiąc nie byłem na siłowni i sobie tak czasem po prostu w tym radzę, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Ale uciekam po prostu od danego problemu, zapominam o nim i mam to gdzieś, zapominam o tym, że z kim się pokłóciłem wczoraj, czy ktoś ma do mnie jakieś pretensje, ja mu źle odpowiedziałem, ja mówię, no trudno, tak było. Sorry. Ja buduję w sobie na nowo ten mindset, żeby z jednej strony akceptować to, że jestem słaba i delikatna, a z drugiej strony, żeby tą swoją najlepszą stronę osobowości, czyli dyscyplinowanie, umiejętność kreatywnego myślenia, szybkiego myślenia, inteligencja i te wszystkie dobre, fantastyczne cechy, które w sobie mam, wykorzystywać w tych momentach, kiedy ich najbardziej ich potrzebuję i załóżmy te ciężkie chwile odkładać sobie na później. Na chwilę później, nie na bardzo później, tylko na chwilę później, bo często jest tak, że mm, mamy ciężkie chwile, ale musimy coś w tym momencie zrealizować i jeśli tego nie zrobimy teraz, to na przykład przepadnie nam okazja życiowa i Warto jest w tym momencie sobie powiedzieć coś takiego, że dobra, nie kiś tego, ale przeżyjesz to załóżmy za 2-3 godziny, kiedy zrealizujesz ten projekt z klientem, kiedy będziesz miała chwilę czasu na pomyślenie, to wtedy to zrobisz, ale teraz skup się na tym co jest tu i teraz i zrób to. I powiem ci, że kilka razy naprawdę zadziałało to na ogromną moją korzyść, że odłożyłam te swoje mazanie się problemy, jakieś smutki i zrealizowałam to, co miałam zrealizować i wtedy nagle okazało się, że w sumie ten smutek nie był tak duży. Że gdybym dalej się mazała i gdybym dalej w tym była i kisiła się i w tym bagnie się babrała, to po prostu bym nie zrealizowała albo nie miała jakichś fajnych na przykład kontaktów z klientami, bo bym odpuściła załóżmy w jeden dzień. No to nie, to jest mniej więcej to co ja ci powiedziałem, tak że mm. nawet jeśli ja miałem bardzo słaby dzień, coś mi nie poszło, ktoś mnie opierdził i tak dalej, czy po prostu byłem zajechany już, bo to był któryś set klient w ciągu załóżmy godziny. No to ja się wyłączałem, jak klient przychodził, zapominałem o tym, wychodziłem na zaplecze, no i kolejny zadowolony klient, no dalej, jest ciężko, ale nie wiem, resetowałem się, jakby wtedy. Co mnie wtedy nauczyło dość mocno tego resetu. No więc nie wpływają na mnie. Ciekawym <grym> jesteś typem. Pytanie też, ile po prostu sobie dorabiam teorii do tego, co jest, ile na to patrzę na ten moment, bo ja nie rozkminiam takich rzeczy na co dzień. Ja naprawdę nie rozkminiam tego. Jezus, Maria, jakie to jest zajebiste. Też bym nie chciała rozkminiać. ja za dużo rozkminiam. Za dużo. No, ja, znowu, ja jedyne z czym mam problem, z czym mogę się pochwalić. I ten, to, że mam problem, jakby, to jak już gadaliśmy z Deep Workiem. I mm. mam problem po prostu z tym wchodzeniem, ale mam już to książkę, jak, co mi No to jak ty nie masz, jak ty masz problem z Deepworkiem, to gdzie są twoje myśli? Skoro Właśnie nie rozkmijamy. nigdzie. No nie, serio, no ty po prostu. Powiesz... Gdyś, no, nie wiem, obrabiam. No tak, no. obrabiam film na YouTube i na przykład przyjdzie mi, powiedz na Instagramie, załóżmy proszę o ofertę, i zostaję na tym Instagramie, załóżmy przez pół godziny. I mm -hmm. po chwili tak, wiesz, muszę się powystrzelać po twarzy, i odkładasz telefon i jedziesz dalej. Nie? I odpływam po prostu na Nie są nigdzie, nie rozkminiam nic. Wiem o co chodzi. No, kuźwa, macie wyfaceć ci macie naprawdę łatwiej. Macie łatwiej w tym kontekście, oczywiście później macie trudniej gdzieś indziej. Dokładnie. Więc? Na tym chyba mamy wszystkie pytanka. Chyba będziemy powtarzać, nie? Bo spoko wyszło, co mam nadzieję. Bardzo wysoko, Mi się no? fajnie gada. Nawet jeśli nie będziecie oglądać, my i tak będziemy nagrywać. Nie będziemy nagrywać, na pewno. No. Dziękuję. Dziękuję również. I to was my pleasure, mister no? Wojtek. Z zapamiętaj mnie, nie. I